Proszę Państwa, znowu o grach. Na szczęście odświeżyłem paletę, oglądając jakąś dramę wcześniej. Jeżeli Państwo lubią dramy i Wam się jakoś nie wyświetliła, to była. Już było, było już, więc jesteśmy na świeżo. Możemy podejść do tematów gamingowych. Proszę Państwa, dzisiaj dwie ważne historie. Po pierwsze taka, że wczoraj zobaczyłem, że CD Projekt na giełdzie zyskał. Zobaczyłem od razu i dostałem informację, mówię, oho, coś się wydarzyło, coś się stało. Borys do mnie zaczął pisać. CD Projekt, tutaj mamy temat. Będziemy sobie dzisiaj będziemy to na podcaście omawiali, więc jutro zapraszam Państwa do gotowego podcastu. Wiem, że Borys, poza informacjami, które ja Państwu tutaj odczytam, które są oficjalne, Borys ma dostęp do tajnych informacji przez poufne, więc tam zdradzimy więcej sekretów, które nie są ujawnione publicznie, więc zachęcam Państwa. Dzisiaj tylko bardzo powierzchownie ten temat poruszę, ale zanim przejdziemy do CD Projektu i pewnej poprawy na giełdzie, żeby wszystko było jasne, to się dopiero zaczęło, wczoraj delikatnie poszło do góry, myślę, że najbliższe miesiące będą korzystne, ale tak czy inaczej, to zwróciło moją uwagę, sięgnąłem do internetu, internet potwierdził, że faktycznie coś zostało w tej kwestii ujawnione. Ale zanim Państwu opowiem te rzeczy, to dwie. Jedna bardzo interesująca. Dla fanów Path of Exile bardzo gorąco polecam wywiad, który przeprowadził kanał Legendary Drops z gościem z szefem tego projektu, Path of Exile 2. Dużo fajnych rzeczy ten ziomek powiedział. To znaczy, poza tym, że była oficjalna prezentacja i na tej oficjalnej prezentacji dużo zostało powiedziane na temat tej gry i niewiele trzeba więcej powiedzieć, natomiast on trochę opowiedział o koncepcji, o ich wizji na Path of Exile, dlaczego to jest takie, dlaczego się tak zmienia, co za tym stoi, takich wewnętrznych przemyśleń gracza, który robi gry. Więc to jest super fajna rzecz i jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany takimi wnikliwszymi obserwacjami, to odsyłam do tego. Naprawdę fajna sprawa. Druga historia, która też do samego rana mnie zaatakowała dzisiaj ta historia. Po raz kolejny. Temat światopoglądów w grach, który tym razem... Sytuacja dotyczy Avowed. Ja wiecie, że ja czekam na Avowed. Ja bardzo lubię Obsidian. Świetnie się bawiłem w grze The Outer Worlds. I lubię to, co oni robią. Lubię historię, jak opowiadają. Lubię RPG-owe podejście do gier, które robią. Więc czekam bardzo mocno na Avowed. Ale ktoś próbuje tutaj Avowed storpedować. I jeszcze torpeduje w taki sposób, który będzie bardzo szkodliwy. Bo wystarczy na YouTubie i w social mediach wzbudzić podejrzenie, że jakaś gra może być woke, no to się poniesie strasznie szeroką falą i może źle wpłynąć na sprzedaż. Już wiemy, że wiele razy o tym mówiłem, że nie żyjemy w takich czasach, że sprawdza się doktryna, nieważne co mówią, byle mówili, to przestało działać i mamy wiele przykładów w game devie, że to nie działa już. Ludzie po prostu manifestują swoją niechęć do gry, nie kupując jej i ogłaszając to w internetach. Więc jeden z deweloperów, Avowed, postanowił być kontrowersyjny. Postanowił być może wyrazić swoją niechęć do ostatnich wyborów prezydenckich albo do Ilona Muska w Stanach Zjednoczonych i napisał rzecz następującą na Twitterze. Swoją drogą chyba jego profil już jest ukryty, bo próbowałem znaleźć. Pokażę Państwu oryginał, bo mam screenshota gotowego. Ten profil, Matt Hansen, już nie mogłem go znaleźć na X-ie dzisiaj. Natomiast screenshot został zrobiony, więc faktycznie ta sytuacja miała miejsce. Co zostało powiedziane, zaraz Państwu przedstawię, więc żeby było wszystko jasne, to jest częściowo zweryfikowane. Jeszcze już powoli zagraniczny YouTube zaczyna w tej kwestii się wypowiadać. Ja sobie przejrzę te rzeczy. Ja też jestem jakby z jednej strony podatny na tego typu sytuacje, ale z drugiej strony też staram się być ostrożny. No więc okazuje się, że jeden z deweloperów Avowed postanowił się pochwalić światopoglądem o to, co się dokładnie ujawniło. Dyrektor artystyczny Avowed, Matt Hansen, przyznaje, że chciał wkurzyć Ilona Muska i sugeruje, że gra jest ultra wybudzona. Ultra wybudzona to jest ultra woke, to jest tłumaczenie robione przez AI, ale myślę, że będę częściej się posługiwał tym pojęciem, bo mi się podoba. Wybudzona. Ultra woke. Ultra wybudzona. No więc jakby gość, który jest częścią Obsidianu, postanowił wszystkim graczom zakomunikować, że ich gra jest ultra woke. I to jest jeden z głupszych komunikatów, jakie dzisiaj można wystosować do graczy. Serio, nie? Jeżeli chcesz zaszkodzić swojemu projektowi, to jest rzecz, którą powinieneś powiedzieć. No ale jak mówię, no może był pijany. Nawet jeżeli gra nie jest taka, to jeżeli to powiesz, zakomunikujesz to w internecie, to ludzie się odpalą. Tak działa. No jest, z jednej strony są ludzie, którzy krytycznie podchodzą do tego typu rzeczy i wygłaszają je na YouTubie, ale mimo tego jest też grupa ludzi, którzy... Okej, możemy ich nazwać grifterami. Jest grupa ludzi, tylko kwalifikacja do tej grupy grifterów jest trochę bardziej skomplikowana. Więc nie chcę się posługiwać tym hasłem, ale faktycznie, będą ludzie, którzy będą budowali popularność na twierdzeniach, że Avowed jest woke
i może lepiej nie dostarczać im amunicji. Nie? Niech gra się broni sama, a niech nie dominują te światopoglądy, zwłaszcza, że do premiery jeszcze daleko. Matt Hansen, dyrektor artystyczny nadchodzącej gry RPG Fantasy z perspektywy pierwszej osoby od Xboxa i Obsidian Entertainment, przyznał, że chciał, aby ta gra wkurzyła Elona Muska. No naprawdę, to jest twoja motywacja? Nie chciałeś zrobić dobrej gry? Pijany był, przyjmijmy, że był pijany. A, to nie na X-ie, tylko na Blue Sky. A, no tak, bo teraz ci ludzie, którzy się nie zgadzają z aktualnie politycznym kierunkiem X-a, się przenoszą na Blue Sky. No dobra, to dlatego nie znalazłem. No, ale tak, no, co powinno kierować ludźmi, którzy tworzą gry? No, chcą stworzyć dobre gry, chcą dotrzeć do graczy, to powinno kierować. Nie wiem, pewnie jakieś inne tam zapotrzebowania artystyczne. Ale wkurzenie Elona Muska to jest cel? Po to robisz grę, żeby Elona Muska wkurzyć? Po odkryciu, że w grze Avowed pojawią się zaimki, Elon Musk podzielił się swoimi przemyśleniami, pisząc na łamach X-a. Używanie zaimków w grze wideo jest całkowicie niedopuszczalne. I on faktycznie taki skonstruował wpis na X-ie, tylko że on nie był pierwszy. To jest tak, że jest taki kanał, nazywa się Force Gaming. Ja go lubię pooglądać, on ma dosyć dużo wnikliwych obserwacji, opowiada o grach, testuje te gry, bardzo często spędza w nich wiele czasu i potem robi jakieś takie recenzje czy zapowiedzi. I on pokazał fragment swojego gameplayu, że ma dostęp do gry, może ograć tę grę i jest raczej pozytywnie nastawiony. Chwalił tę grę i uznał, że jest bardzo, bardzo dobra, natomiast na niektórych screenshotach pojawiły się widoczne zaimki obok imienia postaci. Nie? To jest jeden z elementów. No i ktoś, jeden z youtuberów, którzy nie lubią tego typu rzeczy, napisał na Twitterze, że stawiam tutaj granicę, wszystkie gry, które będą epatowały zaimkami, ja od razu skreślam. Nie będę w nie grał, nie będę ich pokazywał, nie będę ich prezentował. Ma do tego prawo. Ja nie jestem osobiście fanem tego typu komunikatów. Nie przeszkadza mi obecność zaimków. Jeżeli gra jest dobra, to nieważne, czy ma zaimki, czy nie ma zaimków, w ogóle mnie to nie rusza. To nie jest dla mnie problem. Natomiast są ludzie, którzy mają inne podejście. Uważają, że to jest szkodliwe w branży, że to wpływa negatywnie na gry i nie będą grali. I też mają do tego absolutne prawo. No więc Elon Musk podchwycił wpis tego koleżki i powiedział, że on też się nie zgadza. Dla niego to też jest nie do zaakceptowania. Więc są ludzie, dla których to jest nie do zaakceptowania i ja to akceptuję. Moja tolerancja w tym zakresie jest szeroka. Dla mnie to nie jest żadne ograniczenie, dla innych jest. Mają do tego prawo, mają prawo to wygłaszać i deweloper, który ogłasza tego typu rzeczy, żeby zwrócić uwagę na to, że jego gra jest ultra wybudzona, sam jest sobie winny, sam się pcha pod kombajn. Problem tylko polega na tym, że on nie jest przedstawicielem tej firmy, on jest dyrektorem artystycznym, on nie jest PR-owcem, on nie wie, co mówi. I może zaszkodzić całej grze tylko dlatego, że tam... No, że się zdenerwowany. No, więc nieodpowiedzialny chłop. I to jest taki temat związany z Avowed i przykry jest to temat, bo ostatnio zbieram informacje na ten temat, zbieram właśnie prezentacje i jest dużo bardzo dobrych głosów na temat gameplayu i tego, co ten świat ma do zaoferowania. I na razie ten temat zamykamy. Ja wiem, że trochę czasu przy nim spędziłem, ale wrócimy do tego tematu, kiedy coś się szerzej ujawni. Zobaczymy, co Obsidian napisze w tej sprawie, zobaczymy, czy będą jakieś korekty, jak youtuberzy będą na to reagowali. Oczywiście pierwsze reakcje są takie ostre, że nie, no następna gra, następny Dragon Age. Nie, nie jestem pewny, bo ja, jak powiedziałem, ja bardzo, bardzo czekam na tę grę i na pewno ją przetestuję, ale jak ona będzie ultra wybudzona, no to pewnie... Cyberpunk 2077 i dodatek Phantom Liberty wciąż świetnie się sprzedają. Grupa CD Projekt pochwaliła się świeżymi wynikami sprzedażowymi. A, to powinienem powiedzieć. Maciej Grawkę jest autorem tego artykułu na łamach gry online. A więc grupa CD Projekt pochwaliła się świeżymi wynikami sprzedażowymi Cyberpunk 2077 oraz dodatku do tejże gry Widma Wolności. Jak podaje nowy raport polskiej spółki, do 26 listopada 2024 roku tytuł rozszedł się w przeszło 30 milionach egzemplarzy, a rozszerzenie w około 8 milionach. Warto dodać, że owo zestawienie obejmuje dystrybucję pojedynczych kopii oraz edycji Ultimate, która składa się z obu omawianych produkcji. W porównaniu z ostatnimi wynikami liczby te zwiększyły się odpowiednio o 5 i 3 miliony. W marcu tego roku odnotowano bowiem 25 milionów sprzedanych kopii i podstawki i 5 milionów DLC. Ja o tym mówiłem chyba w odniesieniu do ostatniego materiału i Baldur's Gate 3, że dobra gra sprzedaje się przez bardzo, bardzo długi czas, zwłaszcza jeżeli pojawiają się inne dzieła popkultury związane z tym tematem, czyli Cyberpunk Edgerunners,
I tego typu rzeczy. Więc warto robić dobre gry, warto nad nimi pracować, warto je ulepszać, warto je poprawiać, warto je doprowadzić do perfekcji. To się sprawdzi i to się sprzeda. I CD Projekt jest absolutnie świetnym tego przykładem, bo zarówno w przypadku Wiedźmina 3, jak i Cyberpunka sprzedają to długo, długo po premierze i sprzedają to intensywnie. Baldur's Gate 3 też jest takim przykładem, że gra się sprzedaje długo po premierze i będzie się sprzedawała jeszcze przez długi czas. Od dłuższego czasu Cyberpunk jest najlepiej sprzedającą się grą studią CD Projekt. Do sierpnia 2024 roku wygenerowała ona razem z DLC 257 milionów złotych przychodu. Jednocześnie przypomniano, że w 2025 roku Cyberpunk 2077 Ultimate Edition ma pojawić się na Macach. Niestety na razie firma nie zmieniła decyzji względem aktualizacji usprawniającej grę na PS5 Pro. Właściciele wzmocnionej konsoli Sony nie mają co liczyć na tego typu patch. Wydaje mi się, że sam fakt, że konsola jest mocniejsza, może spowodować wzrost liczby klatek, ale nie oglądałem testów dotyczących Cyberpunka. Nie wiem, czy Digital Foundry w ogóle robiło takie testy, bo oni są najbardziej wiarygodni, ale podejrzewam, że mocniejsza konsola może zaowocować odrobinę większą ilością klatek. Ale nie jestem pewny co do tego. Tak czy inaczej, wersja aktualna, ta powyżej 2.0 na konsolach, zwłaszcza nowej generacji, chodzi wystarczająco dobrze i ludzie raczej mają pozytywne wrażenia, więc nie trudno się dziwić, że na liście priorytetów CD Projektu nie jest ulepszanie tej wersji do PS5 Pro. Zwłaszcza, że tam PS5 Pro jeszcze nie sprzedaje się jakoś wybitnie mocno, to jest, ale sprzedaje się lepiej niż przypuszczano. Proszę Państwa, skoro temat Cyberpunka i pieniędzy CD Projektu mamy z głowy, no i to jest, żeby wszystko było jasne, to się także trochę z giełdą łączy, siłą rzeczy. Natomiast na informacji na temat Wiedźmina 4 trochę się zaczęło ujawniać ostatnio. Oglądałem film na YouTubie faceta, który o tym opowiadał, ale to taki był bardzo niewiarygodny materiał. Nie wiadomo, jakie są źródła. Gościu do tej pory nie dostarczał informacji, które byłyby spójne i wiarygodne, więc włożyłem to między bajki bardziej. Ale po raz kolejny na łamach gry online pojawia się ta informacja i przekazuje ją Michał Harad. Więc proszę Państwa, oto co mamy do powiedzenia w tej sprawie. Bo jeszcze są raporty finansowe, więc to może dotyczyć tylko i wyłącznie kwestii tych związanych z pieniędzmi. Mam nadzieję, że także coś innego się pojawi. I na pewno Borys co nieco o tym opowie na podcaście, ale to już na razie ja zamykam usta, bo to nie jest moja historia. W tej sprawie przynajmniej zamykam usta. Grupa CD Projekt opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku. Firma nie traci impetu, osiągając kolejne sukcesy zarówno pod względem finansowym, jak i w realizacji swoich projektów. Co więcej, Redzi podali też informację, że Wiedźmin 4, który nosi kodową nazwę Projekt Polaris, wyszedł już w fazę pełnej produkcji. To obecnie najintensywniej rozwijany projekt polskiego studia, pracuje przy nim ponad 61% zatrudnionych deweloperów. Co to znaczy, że wszedł już w fazę pełnej produkcji? To są też, wybaczcie, że was tak przerzucam do podcastu, ale no nie chcę Borysowi podkradać informacji. On Państwu dokładnie opowie, teraz się skupię tutaj na artykułach. No to jest ważny etap, tak czy inaczej. Jeżeli chodzi o projekt gry, plany zostały zamknięte, teraz będzie tylko ich realizacja. Idąc dalej, skonsolidowane przychody grupy wyniosły 228 milionów złotych, co w dużej mierze jest efektem znakomitej sprzedaży zarówno Cyberpunk, jak i dodatku Phantom Liberty. Ponadto CD Projekt ma nadzieję, że gdy w 2025 roku Cyberpunk wraz z dodatkiem trafi na urządzenia Apple z chipami Silicon, grono odbiorców gry jeszcze się rozszerzy. Dla przypomnienia, Wiedźmina 1 i 2 można grać na Apple'ach. Od dawna, ale w trzecią odsłonę serii w dalszym ciągu nie. Wiedźmin 3 także przysłużył się spółce, odnotowując bardzo mocny kwartał i potwierdzając swoją obecną popularność. To jest tak, że no wiadomo, że im więcej platform, tym większa sprzedaż. Nie? Ta ekskluzywność, na którą na przykład Square Enix bardzo mocno narzeka. Ostatnie projekty Square Enix, czyli Final Fantasy, nie sprzedają się tak dobrze i wniosek ostatecznie został wyciągnięty taki, że Square Enix rezygnuje z tej ekskluzywności, że nie będą wydawali tylko i wyłącznie rzeczy na platformę Sony, bo to jest szkodliwe dla nich. Sprzedaż jest zdecydowanie mniejsza niż by chcieli. Więc ekskluzywność, miejmy nadzieję, odchodzi do lamusa. Zobaczymy, czy ten stan się utrzyma. Na razie jesteśmy w takiej sytuacji, że ekskluzywność zdaje się być szkodliwa, obecność na jak największej ilości platform wydaje się być najbardziej sensowna. To jest dla nas graczy bardzo dobra informacja. Zysk netto grupy CD Projekt w trzecim kwartale 2024 roku wyniósł zaś 78 milionów złotych, a skumulowany zysk netto od początku roku zbliżył się do 250 tysięcy złotych. Tysięcy złotych? Coś tu chyba jest jakiś błąd w tym artykule. 250 tysięcy złotych to jest taki zysk, którym ja się mogę pochwalić na YouTubie, a nie CD Projekt.
no dobra. Przyjmijmy, że tu jest jakaś nieścisłość, albo ja nie rozumiem tutaj tych cyferek, które zostały mi przedstawione. I jak podkreślił członek zarządu CD Projekt Piotr Nielubowicz, firma ma duże nadzieje względem czwartego kwartału, który tradycyjnie jest najwyższy pod względem sprzedaży. Wiedźmin, nie, no nie miesięcznie, no, no mniejsza z tym. Wzmianka o moich dochodach jest absolutnie, proszę między bajki także wkładać. Co szczególnie istotne, CD Projekt poinformował też o przełomowych postępach poczynionych w pracach nad Wiedźminem 4, który przeszedł do etapu pełnej produkcji. Projekt Polaris, to już żeśmy czytali w nagłówku, to jest powtórka, ale jak ze szczególną ekscytacją ogłosił w serwisie X reżyser CD Projekt Sebastian Kalemba, teraz już nie ma odwrotu. A kolejnych informacji możemy wyglądać już wkrótce. Więc coś się wydarzyło w kwestii Wiedźmina i jest to na tyle znaczące, żeby na Twitterze to ogłosić. I to jest ciekawa rzecz, bo nie sądzę, żeby pracownicy CD Projektu robili cokolwiek bez konsultacji z PR-em, bez konsultacji z szefostwem. Więc to jest taki komunikat, który ma już jakieś znaczenie i nie został poczyniony przez przypadek. Więc myślę sobie, że w związku z tym, że ten komunikat się pojawił w takiej formie, to pewnie za chwilę się pojawią kolejne. Chyba, że faktycznie. Reżyser tak się podekscytował, pan Sebastian tak się podekscytował, że postanowił to ogłosić samodzielnie, bez konsultacji, ale nie sądzę, żeby w takiej firmie jak CD Projekt tego typu dyskusje miały miejsce. Chociaż, nie wiem czy pamiętacie, dygresja. Kojarzycie państwo takiego youtubera, który się nazywa Endymion. Endymion publikuje różne rzeczy, on się także skupia bardzo mocno na tej kulturze wybudzenia, wspomnianej wcześniej, bardzo negatywnie na to patrzy i wyszukuje wszelkich informacji związanych ze studiami, które mogłyby się w tę kulturę wybudzenia zagłębiać bardziej niż to miałoby sens. Więc on jest takim... Ci złośliwi nazywaliby go grifterem. Ja natomiast od czasu do czasu przesłuchuję sobie jego materiały, bo jestem ciekaw. Jego obserwacji nie tyle, co jego wnikliwości w ramach poszukiwania źródeł. I oczywiście, można brać pod uwagę to, że on może trochę przesadza, może przegina, ale jest to jakieś źródło informacji, które ja traktuję jako jedno z wielu, z jakich sam korzystam. I ostatnio on ogłosił, że w CD Projekcie jest taka, że CD Projekt zagłębił się w tę kulturę wybudzenia, być może w sposób niepokojący. I pomyślałem sobie, to jest bzdura, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. CD Projekt wydał ostatnio Phantom Liberty, to była świetna produkcja, nie mam żadnych złudzeń co do tego, że ta firma wie co robi, robi gry dobre i będzie robić gry dobre. To jest dla mnie sprawa zamknięta, nie traktowałem tego poważnie. Jakby rozumiem jego potrzebę badania tego gruntu, ale nie popieram tego sposobu myślenia. Natomiast potem na Twitterze odpalili się ludzie z CD Projektu, którzy byli strasznie oburzeni tym, że facet taką informację opublikował, że to jest brednia, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, że on jest grifterem i że okłamuje ludzi i tworzy informacje, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I moim zdaniem reakcje pracowników CD Projektu, być może zasadne, były pozbawione sensu i były szkodliwe i nie powinny mieć miejsca. I wydaje mi się, że redzi powinni bardziej kontrolować właśnie to, co ludzie piszą na Twitterze. Dlaczego były szkodliwe? Bo oni zamiast napisać, słuchajcie, zapoznaliśmy się z tym materiałem, nie zgadzamy się z tym materiałem i nasze gry przede wszystkim są skupione na jakości, na fabule, na ciekawej opowieści. I jeżeli macie wątpliwości co do tego, to zagrajcie w Phantom Liberty i sprawdźcie na własną rękę. Albo poczekajcie na nasz kolejny projekt, przekonacie się, że nam w grach chodzi o coś więcej niż tylko tą kulturę, jak to mówią, ultrawybudzanie. Tak powinien wyglądać komunikat ze strony CD Projektu, a nie chodzenie na wojnę z youtuberem, który być może powiedział coś z sensem, a być może wymyślił bzdurę, wyciągnął z rękawa. Więc to był taki niewłaściwy komunikat, który... Nie można się oburzać. Jeżeli na Twitterze się oburzasz, bo ktoś coś powiedział, to znaczy, że działasz pod wpływem emocji, a działanie pod wpływem emocji jest szkodliwe. Więc moim zdaniem reakcja ludzi z CD Projektu na ten film była bardziej szkodliwa dla CD Projektu niż sam ten film. Tak to widzę. Chciałem w tym kontekście o tym pogadać, więc zamykamy tę dygresję. To jest sprawa zamknięta. Czy YouTuber szuka atencji, czy nie szuka atencji, to jest zupełnie inna historia. Większość YouTuberów szuka atencji. Warto sprawdzać różne informacje i sobie i tak wyrabiać swoje własne zdanie. Więc ja mam do tego dystans, natomiast wiem coś więcej. A ostatecznie i tak dla mnie wszystko się sprowadza tylko do tego, jaka będzie gra. Jak gra będzie dobra, to jestem zaspokojony i tyle. Więc wydaje mi się, że pracownicy Redów także powinni mieć takie podejście. Zobaczycie, możecie sobie tam, możecie uważać, że coś jest nie tak, ale zaufajcie nam, do tej pory żeśmy robili takie gry, nadal będziemy robili takie gry. Koniec, kropka. Nie ma sensu prowadzić niepotrzebną dyskusję. A tam było dosyć dużo kłótni, więc
Zamykamy tę dygresję, nie będę do tego wracał. Proszę Państwa, przy obecnie najistotniejszym dziele studia, projekcie Polaris, pracuje obecnie 400 deweloperów. Kontynuacją Cyberpunka Orionem zajmują się natomiast 64 osoby. To także pokazuje mniej więcej, jaki jest stan prac. 64 osoby to są pewnie ciągle jeszcze prace koncepcyjne, natomiast 400 osób to znaczy, że już się dzieje coś więcej poza kartkami papieru i rozpisywaniem danych. A to też nie jest jakaś obserwacja wyjątkowa z mojej strony, to każdy widząc te liczby mniej więcej będzie wiedział, jak to działa. 400 osób to jest więcej niż pracowało nad Dragon Dogma i więcej niż pracowało nad Dragon Age Veilguard, no i także zdecydowanie więcej niż ilość osób pracująca nad Baldur's Gate 3. Wydaje mi się, że przy dobrym projekcie wcale nie musi być o wiele więcej osób, chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że przy takich projektach, jakie Redzi wydają, no to czasami kilka tysięcy osób pracuje. Ale pewnie dlatego, że jest jakaś rotacja, że są różni ludzie związani z różnymi projektami, są różne grupy, które zajmują się wersjami językowymi, to mnoży ilość osób. Taki rdzeń tej ekipy to 400 osób i wydaje mi się, że to jest taki rdzeń, nad którym można zapanować. Łatwiej jest zapanować, bo jak sobie myślisz, kurde, jak masz zespół kilku tysięcy osób, to musi być jakiś straszliwy chaos. I Redzi chyba raczej na podstawie tam różnych komunikatów wcześniejszych, tego zmiany sposobu projektowania gier, myślę, że oni raczej stawiają na efektywność i na takie zespoły, które są sensowniejsze do ogarnięcia. Mówię o tym dlatego, że ktoś mógłby usłyszeć zaraz. 400 osób to nie za mało jak na taki duży projekt? Przecież nad Cyberpunkiem pracowało dużo, dużo więcej. A i tak pracowało dużo, dużo więcej i im się nie udało na premierę. Więc nie. Czasami mniej oznacza lepiej i wydaje mi się, że 400 osób przy takim projekcie na tym etapie to jest absolutnie wystarczająca wartość. No i to tyle. Głównie są to raporty finansowe i z tymi Państwa zapoznałem. Pogadaliśmy sobie o kilku dodatkowych rzeczach. To, co jest bardzo istotne, to to, że projekt Polaris, czyli Wiedźmin 4, przeszedł w kolejną fazę prac. I teraz no, zakładam, że to wszystko ruszy pełną parą i mam nadzieję, że będą się pojawiały jakieś informacje. Ale też trzeba pamiętać, no Redzi trzymają raczej medale przy, jak to mówi się, karty przy orderach. Tyle, żeby wszystko było jasne, gwarantuję Państwu, że w najbliższym czasie pojawi się mnóstwo spekulacji na YouTubie na temat tego, co w Wiedźminie 4 się pojawi. Mnóstwo. I to będą spekulacje, które będą zakładały feature'y, których nikt nie planuje, ale liczą na to ludzie. Pierwsze filmy, jakie się pojawią, co chciałbym zobaczyć w Wiedźminie 4. Potem część z tych rzeczy zostanie przekuta na fakty, mimo że faktami nie są, więc z takimi rzeczami będziemy mieli do czynienia. A z drugiej strony także będą kanały, które będą budowały sobie popularność na bazie ej, Wiedźmin 4 jest ultra wybudzony. No i też będzie mnóstwo filmów z tego zakresu. I uprzedzam Państwa, proszę mieć dystans do tego, ja będę oczywiście obserwował, będę to przepuszczał przez swój osobisty filtr i przedstawiał Państwu w miarę, mam nadzieję, sensownie. No i tyle. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Takie newsiki krótkie dzisiaj.